Przeprowadzamy sondę odnośnie wyborów do Europarlamentu. Tak. Co jest to pana ma powiedzieć? Pan w ogóle bierze udział w tym wydarzeniu, co pan o tym sądzi? Czy jest w ogóle sens głosować do Europarlamentu? Tak mi mieszają media te wszystkie. Jedni tak, drugi tak i człowiek nic nie wie. Ale pójdę. Pójdę choćby dlatego, żeby wpisać nie dla burmistrza z wpuszczenia samochodów do rynku. Choćby dlatego. Tego pójdę, na pewno. Właśnie wyborów do Europarlamentu, ma pan coś do powiedzenia na ten temat? Czy w ogóle pan głosuje? Głosuję, ale nie chcę w ogóle się wypowiadać, panie, bo nieraz bym musiał wziąć cegłę i w ten telewizor rzucić to, ale... co oni twarzą, wie pan? Przeprowadzamy sądę wyborów do Europarlamentu. Chciałbym pani odpowiedzieć, czy zamierza pani głosować? Wybiera się pani na wybory do Europarlamentu? Proszę, że tak. Wybiera się pani na eurowybory? Oczywiście, proszę pana. W sercu napisane, że muszę iść. I kartkę do ręki i ołówek. Trzeba decydować. Mamy takie pytanie do pani. Czy zamierza pani wziąć udział w wyborach do Europarlamentu 25 maja? Jeszcze nie podjęłam decyzji. Czy wyborów do Europarlamentu? Słucham. Wybierasz pani na wybory? No jak tradycyjnie, jak co roku.